wygrana z Poznaniem miała być i jest dość spokojna. O to dzisiaj chodziło? No na pewno. Ciężki tydzień teraz przed nami. Zdajemy sobie sprawę, że teraz mamy co trzeci dzień spotkanie, także trener też mądrze rotuje tymi zawodnikami, którzy wie, że w tych decydujących momentach będą potrzebowali na przykład więcej grania, także teraz jeśli mogli odpocząć, to tylko i wyłącznie z tego korzysta. Także mówię, cieszy najważniejsze to, że cieszy wygrana. No mówię, wiemy jakie problemy są w Poznaniu tutaj z zawodnikami, jakieś tam finansowe i nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby tutaj sprowadzić jakieś do jakiejś nerwowości, czy nie daj Boże nawet myśleć o tym, że mecz mógł być przegrany. Także mówię, nie ma, najważniejsze jest to, że dwa punkty jadą do Wrocławka. Ostatnią naszą rozmowę kończyłem tak, że zapytałem, dlaczego Łukasz Majewski troszkę się zablokował w ataku. Dzisiaj 11 punktów, no to chyba blokowanie, tak? 11 punktów, ale takich parę szalonych akcji, troszkę niezrozumiałych gwizdków sędziów, też parę było takich głupich, jakieś tam 3 sekundy, no mówię, mogli gwizdać, mogli nie gwizdać. Nieważne, no mówię, ważne, że zwycięstwo, mówię, to 11 punktów to... Przy zwycięstwie drużyny, co z tego, jeśli by się rzuciło 11 punktów, a drużyna by przegrała. Najważniejsze to, że drużyna wygrała, idziemy dalej do przodu. Ważne dwa wyjazdy teraz przed nami, nie oszukujmy się, bo mamy naprawdę ciężkie wyjazdy. Po tym jak od tego momentu, jak łatwo wygraliśmy z Wrocławiem u siebie, uważam, to teraz będzie na pewno zdecydowanie inne spotkanie, bo oni od tamtego momentu zagrali jak naprawdę dobrą koszykówkę. No i potem Zielona Góra, która zauwalina też zaczęła grać dużo lepiej, także mówię, trzeba się naprawdę zmobilizować na te dwa mecze, bo mówię, już 2-3 wpadki mieliśmy w pierwszej rundzie, także nie chcemy, żeby to się powtórzyło. No właśnie, a dzisiaj podstawowi gracze odpoczęli w końcówce, na dodatek Treff przegrał swój mecz, Anvil idzie w górę, nic, tylko pierwsze miejsce za chwilę. Treff przegrał, z kim się grał? Z Kotwicą, 5 punktów. Przegrali, no to rewelacja, to tak jak pan powiedział, no ja szczerze nie wiem, nie wiedziałem jeszcze teraz, także mówię. Cieszy ta wiadomość jeszcze przy tym, że wygraliśmy my nasze spotkanie. Ja nie lubię tak wybiegać. Ja zawsze jestem realistą, który jakoś tam mocno stąpa po ziemi i wiem, na co stać naszą drużynę, a co zrobimy, to będziemy z tego się żyć na koniec sezonu.